Hej, cześć, witajcie kochani na kanale Sklepu Skrap Pasja, z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat. I jako dzisiejszą inspirację, jako że komunie święte zostały poprzesuwane przez wirusa na inne terminy, proponuję Wam dzisiaj czekoladownik właśnie z okazji pierwszej komunii świętej dla dziewczynki. Będziemy pracowali na gotowej bazie, gotowe bazy do czekoladowników są dostępne w sklepie. Przyda się też biała kartka, bo będziemy warstwowali tutaj na biało. Co jeszcze tutaj przygotowałam? Będziemy korzystali z wykrojników Craft & You Design. To jest zestaw ramek, a to jest taki banerek, który nam posłuży do wycięcia napisów. Jak widzicie, wykrojniki od I Love Craft, wykrojnik dziewczynki komunijnej i kłosy. Nie jestem pewna jeszcze, czy ich użyję, ale wyjęłam, także zobaczymy. Oczywiście mam przygotowane gotowe kwiatuszki. Będziemy głównie pracowali na kolekcji Scrapped in Me A Nice Moments. Jeszcze nie wybrałam papieru, z którego będziemy, na którym będziemy pracowali, ale to zaraz wybiorę. Tutaj mam już właśnie wycięte gotowe elementy do wycięcia, znaczy gotowe, ja już sobie wycięłam, a to jest arkusz z tymi elementami dostępny w sklepie. Tutaj mam również z Nice Moment, nie z Nice Moments, przepraszam, tylko ze Scrap and Me kolekcję tą komunijną, tylko jak widzicie, ja mam dla chłopca, ale ja z niej użyję sobie ten napis Pierwsza Komunia Święta. I tu mam wyciętych kilka winogronek i kłosiki. Zobaczymy, też być może to użyję lub nie. I mam też zestaw od Scrap and Me listków do różyczek. Być może gdzieś, jak mi tutaj zbraknie listeczków, to też wytnę i uzupełnię sobie. I mam taki złoty, brokatowy arkusz przygotowany. I tak sobie wymyśliłam, że właśnie te kłosy wytnę z tego arkusza. No i tak jak mówiłam na początku, biała kartka, która nam posłuży za tworzenie warstw, czyli już Wam pokażę, o czym mówię. Czyli właśnie o, będziemy przyklejali na czekoladownik coś takiego, żeby była biała obramóweczka, więc ta biała kartka nam się przyda. No i oczywiście Magic ołówek. I co? I chyba tyle. I zabieramy się do pracy w przyspieszeniu. Na końcu chyba się jeszcze do Was odezwę. Także do usłyszenia na końcu filmu.
kochani, jak zwykle ucięło mi kawałek filmu, znaczy nie tyle ucięło, co się nie zapisał, bo pamięć w telefonie była pełna, ale ja niewiele zrobiłam w międzyczasie, ponieważ okleiłam tylko tutaj, jak widzicie, ten czekoladownik kolejną warstwą papieru i to był właśnie ten papier i tutaj z każdej strony jest oklejony, także jest warstwa białego papieru podniesiona na piankach, a ten kolorowy, różowy papier już nie przyklejałam na piance, tylko normalnie na klej, żeby nie dodawać kolejnej warstwy, tylko zrobić taki delikatny margines. I tutaj nastąpiła mała zmiana planów, miał być ten wykrojnik i na niego dziewczynka, ale jakoś tak mi się nie widzi, więc wybrałam wykrojnik od Marian Design, serwetkę i właśnie go zamienię. I tutaj będzie dziewczyneczka na takiej serwetce. Zaraz będziemy to dalej warstwować, mam nadzieję, że już bez żadnych niespodzianek. Dobrze, teraz chciałam Wam pokazać, jak wyciąć ten napis z kolekcji Scrap and Me. Jeśli widzieliście, ja wycięłam go tutaj ze środka. I na ten wykrojnik, no niestety jest, widzicie, za krótki. Craft and You Design w komplecie ma jeszcze krótszy wykrojnik, on jest znowu za krótki i jeszcze jest taki pół okrągły. I ja sobie radzę w ten sposób, że układam sobie właśnie, jak ten wykrojnik ma wyglądać. Łapię sobie tutaj pion poziom, mniej więcej sobie tutaj można sobie ołóweczkiem pomóc narysować sobie linie pomocnicze, żeby było prosto. Bardzo delikatnie jest prosto. I teraz bierzemy maszynkę i tutaj układam sobie tak, żeby mi to P zakryło prościutko. Dopasowujemy do tej linii, którą narysowaliśmy. Przyłapujemy sobie jakimś czy washi, czy właśnie takim stick notes, takie jak ja mam tutaj. I przekręcamy maszyneczką. I zobaczcie. Mamy tutaj właśnie takie niedocięte. Już to sobie podważamy. I teraz ja robię w ten sposób, że przykładam sobie tutaj i tutaj w te ząbki mi wpada. Widzicie, już nie mogę ruszyć, bo mi wpadło tutaj dokładnie w te ząbeczki. No ale tutaj mi wystaje literka A, więc muszę troszeczkę przesunąć. Może o jeszcze jeden ząbek, o dwa ząbki. Przykładam tak, żeby mi tutaj wszystko powpadało w odpowiednie dziureczki. I teraz robię sobie w ten sposób, że układam wykrojnik tak, że tutaj tą część, która jest poza tak jakby wykrojnikiem, no że jest wykrojnik bez papieru, układam ją sobie tak w ten sposób, żeby mi tu wystawała, bo mi zależy tylko na tym, żeby mi obcięło w tym miejscu. Bo mi się coś zruszyło, no jest dobrze. I teraz kładę sobie górną kanapeczkę, tylko ona musi być troszeczkę tutaj oddalona. I przejeżdżamy sobie spokojnie. I zobaczcie, w ten sposób z długiego wykrojnika mamy króciutki. Idealny, nic nie widać, że było dwa razy cięte. Także to jest mój sposób na skrócenie tego długiego wykrojnika. Jest bardzo fajny, bardzo Wam go polecam. Może jedynym minusem jest to, że tutaj nie ma tej przezroczystej ramki, ale tak jak widzieliście, można sobie poradzić z tym, odrysowując delikatnie ołóweczkiem, przymierzając. Wiadomo, że to nasze hobby to taka trochę zabawa w ustawianie wszystkiego równo. No dobrze, zabieramy się dalej za pracę. Ja sobie rozgrzewam klej na gorąco, będę przyklejała kwiatuchy, listeczki, wszystkie dodatki, które mam. No i zabieramy się do dalszej pracy.